Od lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że coś się zaczyna i coś się kończy. Tak samo jak nasze życie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze życie zaczęło się, no i kiedyś niestety się skończy. I tak samo jest ze światem, więc dlaczego miałby on się nie skończyć? Skoro tyle się o tym mówi, o tych wszystkich końcach świata, ale czy słyszeliście o czymś takim jak reset cywilizacji? Albo reset 676? Jeżeli nie, to oglądajcie. Dzisiaj zagłębimy się w ten temat. No i takie czasy nastały, że już nagrywać 6:30 nawet na balkonie muszę, także witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj na temat resetu 676. Na pewno temat was zainteresuje i odcinek jest nagrany w nieco innym stylu niż zawsze, dlatego dajcie znać, czy wam się podoba, zostawcie łapki w górę, a jak jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby wcisnąć ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Znaczy, w sensie ziomuś, to jest tam na dole, widzisz tam, jak spojrzysz na dół, to jest, to musisz właśnie to kliknąć. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, że nasz świat jest skonstruowany tak jak komputer, który restartuje się co 676 lat, jak w zegarku? No ja też nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, ale podobno tak jest. W Polsce tym zjawiskiem zajmują się dwie osoby, Artur Lalak i Grzegorz Skwarek. To właśnie oni są odpowiedzialni za szerzenie tej teorii na naszym polskim gruncie. Mówi ona, że pewne wydarzenia, które miały miejsce na świecie, pewne kataklizmy, epidemie czy rzeczy, które właśnie nas dotknęły, ta cała historia świata, która jest, pokazuje, że nasza cywilizacja się restartuje. To znaczy, musi nastąpić taki etap w naszym świecie, w którym wszystko totalnie po prostu się chrzani. I to właśnie następuje co 676 lat. Kolejny pełen taki cykl ma zatoczyć się w 2024 roku. Czy słyszeliście kiedyś w ogóle o resecie cywilizacji? Podejrzewam, że nie, bo nie mówi się o nim głośno. No dobra, ja tak gadam cały czas o tych kataklizmach, o tym resecie, ale na czym tak naprawdę to wszystko polega? Otóż wedle źródeł historycznych i tego, co możemy przeczytać między wierszami, mowa jest o tym, że nasz świat co jakiś czas musi przejść przez pewien szereg kataklizmów, które totalnie przetrzebiają całą cywilizację i pozostawiają garstkę ocalałych. To z kolei doprowadza do totalnych zmian polityczno-gospodarczych, ekonomicznych i co za tym idzie, my wszyscy musimy na nowo wziąć się w garść i zacząć myśleć. I jak historia pokazuje, każda taka czystka na świecie doprowadziła do rozwoju myśli technologicznej, czyli wyszliśmy z tym na plus. I nie są to rzeczy wyssane prosto z palca, czy wymyślone przez kogoś, są to rzeczy, które przedstawia nam historia. Macie o tym zapisane w podręcznikach, w książkach, ba, mało tego, uczycie się o tym na lekcjach, tylko nikt tak naprawdę nie uczy was stuprocentowej historii. Dlaczego o tym mówię? Bo historia nieraz potrafiła zostać zmanipulowana, czy spreparowana i przedstawione gotowce, tak zwane gotowce, czyli rzeczy, których wy macie się uczyć i tak macie je interpretować. Nijak, nie inaczej. To, jak historia potrafi być spreparowana, udowadnia również jeden pewien brytyjski historyk Norman Davies, i pozwolę sobie tutaj przytoczyć, który sam przyznał, że w latach 70. doszło do spotkania historyków w Wielkiej Brytanii i tam właśnie ustalono, jaka wersja historii II wojny światowej będzie promowana na świecie. Sami doskonale wiecie, że tematy II wojny światowej bardzo często są w różnoraki sposób przedstawiane. Niektórzy są też, mam tutaj na myśli Polaków, przedstawiani jako ci źli, a sami doskonale wiecie, że tak nie było, więc zastanówcie się, skoro to tak naprawdę, czyli II wojna światowa, działo się tak niedawno, to jak historia świata mogła zostać spreparowana i zmanipulowana na przestrzeni dziesiątek czy setek lat? Reset 676 jest w pewnym rodzaju związany z bezpieczeństwem. Czy to naszym, czy to w sieci. A propos bezpieczeństwa w sieci, NordVPN ma dla was ofertę. Wyobraźcie sobie, że w internecie można bezpiecznie zniknąć. Pomóc wam w tym może NordVPN. Dzięki temu programowi możecie zastąpić wasz adres IP innym, który może być na przykład adresem innego kraju. Dzięki temu, gdy używacie publicznego Wi-Fi, nie musicie obawiać się, że ktoś przechwyci wasze dane. Dodatkowo program jest szybki i nie spowalnia połączenia internetowego, a jest to istotne dla wygodnego korzystania z internetu.
internetu. NordVPN chroni twój adres IP i daje ci gwarancję, że nikt inny nie może zobaczyć, jakie strony internetowe odwiedzasz. Dodatkowo aplikacja działa na większości systemów komputerowych i mobilnych, takich jak Windows, Mac, iOS, Android czy Linux. Jeśli chcielibyście zobaczyć waszą ulubioną mangę, ale nie ma jej chociażby na Netflixie, używajcie NordVPN. Zmieniacie swoją lokalizację i gotowe. To także działa w drugą stronę, jeśli jesteście za granicą, a chcecie oglądać polską telewizję. Dodatkowo NordVPN oferuje wam 30 dni na zwrot pieniędzy, korzystanie na 6 urządzeniach jednocześnie. NordVPN może działać również jako adblocker. 70% off to koszt jednej kawy w sieciówce miesięcznie. Zachęcam do skorzystania, link w opisie. Wracając do resetu cywilizacji, ma on mieć duży związek z epidemią dżumy, która dotknęła Europę i znany ówcześnie świat co 676 lat. Dwie takie znane epidemie albo pandemie. Dżuma Justyniana, która występowała w latach 541-542 oraz Czarna Śmierć, morowa zaraza, która występowała w 1347 roku. Kiedy badamy historię tych epidemii, możemy śmiało stwierdzić, że są pewne wydarzenia, które wyprzedzają na kilka lub nawet kilkanaście lat same epidemie. Te wydarzenia są bardzo podobne do tych, które dzieją się teraz. I mam tutaj na myśli coś takiego jak nagłe zmiany klimatyczne, które występowały w latach 1323-1324. Wtedy też zamarzł Bałtyk, jak i również Wielki Głód w latach 1315-1317 oraz 1346-1347. Natomiast po każdej epidemii na świecie występowała wojna. To pokazywało ówczesny rozkład sił na świecie. Możemy o tym przeczytać na Wikipedii, w encyklopediach czy różnego rodzaju podręcznikach, które są nawet w waszych szkołach. To właśnie historia pokazała nam, jak to wszystko jest połączone. I a propos połączeń, czy nie zastanawia was dziwny zbieg okoliczności, zmiany klimatyczne, wielki nieurodzaj, a w końcu wielka wojna światowa? Czy te wszystkie zapiski o końcu świata, czyli roku 2012, a teraz jest mowa o 2024, nie są prawdą? No to już zostawiam wam do namysłu. O skutkach epidemii dżumy wiemy doskonale. Szacuje się, że choroba ta mogła zabić od 30 do 60, a może nawet 80% populacji całego świata. Mówi się też o tym, że był to swoisty sposób natury na walkę z przeludnieniem. Mało się jednak mówi o objawach dżumy opisywanych w źródłach starożytnych i średniowiecznych, bo mają się one nijak do tych, jakie znamy dzisiaj. Istnieje jednak na to pewne wytłumaczenie. Nawet w źródłach znajdujemy pewne zastanawiające informacje. Wszystkie osoby uwielbiające teorie spiskowe już teraz powinny zacierać ręce, a to ze względu na to, że istnieje pewna teoria mówiąca o tym, że wszystkie epidemie, które nas dotykają, wcale nie pochodzą od dżumy, a od choroby popromiennej. Tylko pewnie będziecie zastanawiać się, no ale jak to? No przecież Czarnobyl nie wybuchł w czasach epidemii dżumy. Palasaj, co ty nam gadasz? Nigdy nie byłem specjalistą od fizyki, zresztą z fizyki miałem prawie ledwo dwa. Nieważne, pan Nowak twierdzi w ten sposób. Według teorii badacza jej występowanie związane było z cyklicznym przebiegunowaniem Ziemi, podczas którego następuje czasowe zaburzenie w działaniu pola elektromagnetycznego wokół naszej planety, co w efekcie powoduje przedarcie się promieniowania kosmicznego do jej powierzchni i ludzie zaczynają chorować. I teraz zastanówcie się, czy globalne ocieplenie nie ma na to wszystko wpływu? Oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to prawda. Jeżeli ta teoria byłaby prawdziwa, tłumaczyłoby to wiele, dlaczego chociażby starożytne cywilizacje budowały podziemne miasta. No, w celu zbudowania schronu i przetrwania tej klęski, która wywołana była promieniowaniem. To też pokazuje, dlaczego ówczesne rządy budują tak ogromne schrony w czasach, w których jesteśmy przecież bezpieczni. Ciekawostką może być też przepowiednia ojca Klimuszki, który mówił o tym, że Polska będzie jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, jak i również wielką potęgą. I kiedy spojrzymy wstecz, okazuje się, że taki scenariusz miał już miejsce, bo to właśnie po wielkiej epidemii dżumy w XIX wieku Polska rosła w siłę, stając się spichlerzem Europy, bo to właśnie dzieci naszych królów zajmowały dosyć wysokie miejsca. I czy tak naprawdę jesteśmy skazani na reset 676?
tego dowiemy się w 2024 roku. Nie będzie to się działo tak od razu, z miejsca, jak to niektórzy mówią, z buta. To wszystko przyjdzie etapami, ale czy tak będzie? Dowiemy się już za niedługo. Po obejrzeniu całego odcinka o resecie 676 jestem bardzo ciekaw waszej opinii, dlatego liczę na to, że napiszecie w komentarzu, czy wierzycie w ten reset, czy też nie. Czekam na wasze komentarze. Jak i również przypominam o ofercie od NordVPN. Nic nie tracicie, to niewiele pieniędzy, dlatego zapoznajcie się z ofertą. Oczywiście wszystko, co niezbędne, znajdziecie w opisie, jak i również w komentarzu, dlatego wchodźcie, klikajcie i zapoznajcie się z tym. Tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie odcinka. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków w takiej właśnie formie, to dajcie znać w postaci łapki w górę, jak i również przypominam, byście zasubskrybowali mój kanał, wcisnęli ten czerwony przycisk tylko tam na dole, by być na bieżąco. A teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Hej!